Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Elden Ring. Moi drodzy, ostatnio przyszliśmy tutaj w celu przetestowania właśnie tej broni, którą zdobyliśmy z Moga. I moi drodzy, tak się składa, że czasami jest jednak potrzeba potwarmienia troszeczkę runek, jeżeli trzeba kupić coś u kupca szybko. Ja osobiście runek pod level nie planuję farmić, ale jak będę chciał na przykład ulepszyć jakąś broń, no to nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, czekać aż zdobędę 100 tysięcy runek, żeby wbić jakąś broń albo ducha. Więc jest to idealny spot na to, żeby sobie podfarmić. I moi drodzy, ze względu na to farmienie, wbiłem sobie tą świętą włócznię Mogłyna na plus 9, tak żeby ona tutaj lepiej sobie radziła z tymi kolesiami. Mogę wam pokazać, jak ona tutaj działa. Wygląda to w ten sposób. Podchodzimy. I zgarniamy około 20 tysięcy mniej więcej za te dwa szoty. Także to nie jest jeszcze ta farma, którą można by tutaj uzyskać. Aczkolwiek ja nie mam na sobie tej łapki użytej, mam tylko skarabeusza, także myślę, że wystarczy. Tu chodzi głównie o to, żeby szybko w miarę farmić runki właśnie pod zakupy na przykład u kupca, tak? To właściwie tylko taką ma zasadę. W związku z tym ja sobie tutaj skoczę do okrągłego stołu i pomyślałem, że pokupujemy sobie rzeczy u tej babci przy tych dwóch paluchach, która tam siedzi, bo może niektóre z tych rzeczy w przyszłości chciałbym móc nosić. Nie wiem, czy się przydadzą, nie wiem, czy się nie przydadzą, ale lepiej je mieć niż ich nie mieć, jak to mówią. W związku z tym podejdźmy sobie tutaj i mamy tutaj wyposażenie. Jeżeli chodzi o włócznie Radana, to raczej niekoniecznie, ale na przykład taki secik Radana, to myślę, że już bardzo chętnie bym sobie tutaj przywdział. On kosztuje 20 tysięcy za głowę i za klatę. Do tego po 8 tysięcy są rękawice i po 8 tysięcy na golemniki. O, i właśnie chociażby po takie rzeczy można sobie te runki farmić. Wydaje mi się, że to ma sens, także jak potrzebujemy właśnie tam te 30-40 tysięcy na coś, żeby sobie podkupić, no nie widzę sensu czekać. Po prostu lecimy, farmimy, wracamy, kupujemy bez kombinowania, bez czekania. Także tak, tutaj jeszcze zobaczę, czy ja przypadkiem nie mogę sobie już ulepszyć potki, skoro już tu jesteśmy. Butelka, dodaj ładunek. Nie, cały czas za mało nasionek. Ok. Przydział sobie taki zostawmy, 10 do 2. Ok, i przy okazji, jak już kupiliśmy, to może sobie zobaczymy ten secik Radana, co wy na to. Nałożę go cały, ale i tak prawdopodobnie całego nie będę nosił. To jest to. To jest to. I to jest to. Moi drodzy, patrzcie, jak fajnie ten set się zgrał kolorystycznie z tą tarczą oraz z tym trójzębem. No, powiem wam szczerze, że robi wrażenie, prawda? Bardzo fajniutko wygląda. Jeszcze zobaczmy sobie od frontu. Bardzo fajne ma tutaj te zdobienia w ogóle. Bardzo podobają mi się te detale. Mało setów tutaj jest takich szczegółowych. Także robi wrażenie. Witam serdecznie, Kuba. Fajnie, że dołączyłeś. Zobaczmy, co tutaj ten set w ogóle daje, o ile cokolwiek. Może być, że nic. Ale zaraz się okaże. Jak to się czyta? Tutaj się czyta. Noszony przez generała. Okej. Dobra, nie ma żadnego tutaj nic w opisie ciekawego.
Okej. Tutaj jeżeli chodzi o te rzeczy tego Rodana, one są cholernie ciężkie. Więc no ja nie będę tutaj w ogóle ich nosił prawdopodobnie. Ale opis warto przeczytać. Dobra. Zostanę sobie w tym secie, bo zauważcie, że bez łuku runicznego mogę nosić wszystko. I mam cały czas jeszcze fastrola. Plus jeszcze mam w razie czego ten trójząb przy sobie, który myślę, że może się przydać naprawdę na jakieś, wiecie, duże grupy przeciwników. Myślę, że może być pomocny. No i teraz pytanie tak naprawdę, czym powinniśmy się tutaj zająć, bo ostatni stream w 100% praktycznie poświęciliśmy tej oto krainie. Cholernie trudna kraina, jak się okazało, łącznie właśnie z tym ostatnim bossem, który zajął mi bodajże z 1,5 godziny, także troszeczkę się trzeba było pomęczyć. Ale na szczęście mamy już to za sobą. Tutaj myślę, że wszystko jest poczyszczone, tutaj również ta lokacja jeszcze nam została, to jest, o ile się nie mylę, głębiny. No i oczywiście możemy sobie tutaj też pójść na płaskowyż Altus oraz tutaj do tej lokacji i kontynuować przygodę dalej, aż potąd do miasta. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba pójdziemy... chyba pójdziemy do tych głębin, tak mi się wydaje. Bo chciałbym tutaj chyba mieć już te wszystkie miejscówki podziemne zrobione. Zaraz jeszcze zobaczę, czy to na pewno są te głębiny, upewnię się. Na którym levelu się z nim klepałeś? Wiesz co? Po nim dostałem sporo runek i podlevelowałem, ale to był jakiś tam 118? 120? Jakoś tak, 100 któryś. Powyżej 110 na pewno. Tak, to jest ta miejscówka. To są te głębiny i myślę, że możemy sobie tutaj teraz pochodzić. Także ja sobie tutaj włożę moje standardowe rzeczy. Chociaż teoretycznie w sumie moglibyśmy spróbować, jak sobie radzi ten trójząb tak po prostu podczas walki. Może się okazać, że będzie lepszy od tej Helisy na przykład. Ja jeszcze sprawdzę, jakie on tutaj ma rzeczy, bo patrzcie, Helisa ma 92 do krwawienia. Tu mamy 98 i 93. Natomiast tutaj mamy 85, troszeczkę mniej. Zobaczmy, jak to się ma odnośnie obrażeń. Patrzcie na to. 580, 380, 646, więc teoretycznie ta święta włócznia powinna być mocniej od Helisy. Prawdopodobnie będzie też wolniejsza, bo jest bronią taką no, dosyć mocniejszą i więcej siły wymaga. Ale... O kurde. Można tu jeździć? O ty, można tu jeździć. Ale sztos. Okej. Czyli tak, tutaj... Zobaczmy, czy tam się coś kryje. Po drugiej stronie. Nie, tutaj jest tylko taka półka skalna. Świetnie się zaczęło. Nie, przeżyj! Okej, on też zginął. I być może nie będzie się... Kostura awatara. Być może nie będzie się już wskrzeszał przez to, że raz go zabiłem. Być może to jest jeden z tych przeciwników, który się nie wskrzesza. Zaraz zobaczymy. Aczkolwiek ma sporo życia. Wcześniej był bossem, więc no tutaj można było się spodziewać, że będzie dosyć żywotny. Natomiast pytanie... Okej, popatrzcie, nie wskrzesił się. Czyli Gites, witam serdecznie Son, witam serdecznie Jodert. Fajnie, że dołączyliście. No dobra, czyli to był tak naprawdę jednorazowy przeciwnik, więc spoko. Jest dobrze.
Eksplorujmy dalej. Tą miejscówę. Kolejne ognisko, czy to jest to samo? Kurde, to jest chyba to samo. To co, już w koło objechałem całość? Dobra, to teraz od ogniska w lewo. O! O! Co to? To te mrówy! Co one się tu wzięły? Okej, okay, zobaczmy. Pierwsza rzecz. Kostur awatara. Skalowanie z wiarą. Huk złotego drzewa, skocz wysoko w powietrze i z impetem spadnij na ziemię. Czyli to jest ten, ta umiejętność, którą właśnie stosuje ten boss. Bosomobek, można teraz powiedzieć. Okej, okay. I jeszcze dostaliśmy chyba z żuczka, wyskoczyły nam prochy. Jakieś takie do wiary, z tego co widziałem. Gdzie te prochy? Tutaj. Nie, to inkantacje, tu są prochy. Chyba to, złota kraina. Nadaje orężowi właściwości umiejętności. Złota kraina, wbij oręż w ziemię, a potem zbierz siłę, by wywołać wybuch świętej energii, która przemienia się w złote strzałki. Okej, okay, czyli to jest mniej więcej to, co też robił ten awatar. Z tego, co kojarzę. Czyli tak, tutaj biegliśmy sobie wzdłuż tej ściany. W krzakach chowały się te dwie mrówy. I żuczek. Natomiast... Nie! Nie! O Jezus! Dobra. Natomiast tutaj widzę, że całą kwintesencją tej krainy najprawdopodobniej będzie podróżowanie po tych konarach. No bo widzę, że tutaj normalna ścieżka się już skończyła, więc teraz czeka nas nic innego jak skakanie po tych drzewkach. Świetnie, uwielbiam takie lokacje, one są bardzo przyjemne. Okej, okay. No dobra, będziemy kombinować. Witam serdecznie, stonowany. Fajnie, że dołączyłeś. Dobra, na razie będę się przemieszczał na wierzchowcu, aczkolwiek on jest tak mało zwrotny, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, tutaj mamy jakąś pierwszą pieczarę. Myślę, że możemy wjechać do środka. Co ciekawe, mogę się przemieszczać w tej jaskini. O kurde, ile ich tutaj jest. Co ciekawe, mogę się przemieszczać w tej jaskini na wierzchowcu. Dobra. Czyli w przypadku Helisy przeciwnicy padają na dwa takie strzały. Jeden ze skoku. Dobra, tutaj mamy identyczną sytuację, tylko że Helisa jest szybsza. W związku z tym będę się nią posługiwał. Ale czekajcie, zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Bo jest tutaj sporo przeciwników, więc... Teraz już wiecie, po co zabrałem ze sobą Helisę, znaczy tą, ten trójząb. I w sytuacji, kiedy mamy dużo przeciwników, tak jak tutaj, to jak widzicie, jedno uderzenie w niebo tym trójzębem i to wystarczy, żeby pokonać właśnie 3-4 przeciwników. Tylko wada jest taka, że oni muszą być naprawdę bardzo blisko siebie, więc bardzo często warto jest na przykład... O, patrzcie, co się tutaj dzieje na suficie. Nie wiem, czy to widać. U mnie to widać. O kurde. Bardzo często właśnie opłaca się spulować kilku przeciwników w jedno miejsce,
i dopiero sobie użyć tego trójzębu. I widzę, że tutaj będziemy mieli chyba taką sytuację, bo tutaj raczej nieuniknionym będzie zeskoczenie na dół i pokonanie wszystkich. Tylko ja wiem, że jak spadnę na dół, to te wszystkie mrówki, które są przyczepione do sufitu, też na mnie spadną. Także trzeba się z tym liczyć. O, nie ten guzik. Działa! O kurde, jakie to jest niesamowite ułatwienie, słuchajcie. Nie ukrywam, że nie. Skaloni, witam serdecznie. Special z okazji 100 godzin w Elden Ringu? Tu nie ma co świętować. Ludzie w 15 minut przechodzą tą grę. Ja powinienem się biczować chyba. Okej, ponury kamień kowalski 6, jakbyście chcieli. No powiem szczerze, że teraz dzięki tej metodzie z tym trójzębem to... takie lokacje, gdzie tych przeciwników będzie nadźgane. Czyli tak naprawdę, wiecie, no tacy... nic trudnego, jeżeli chodzi o przeciwników, a takie bardzo mocno upierdliwe miejsca. No to one teraz już nie będą upierdliwe dzięki temu właśnie. Także nie planuję żadnego speciala z okazji 100 godzin w Elden Ringu, bo to... jest tak naprawdę żadne osiągnięcie. Przy okazji 1000 godzin. Myślę, że tak. No, miałoby to sens. Na 1000 godzin myślę, że można coś wymyślić, ale na 100. Raczej nie jest to jakiś wyczyn. Lećmy dalej, słuchajcie. Czy ta pieczara była opcjonalna? Czy ona była jakaś tutaj... wynikająca z progresu? Jakiś legendarny przedmiot, szykujcie się. Eldeńskie gwiazdy. Wygląda jak jakaś naprawdę rewelacyjna inkantacja. Tworzy strumień spadających złotych gwiazd, które bombardują okolice. 50 wiary. Okej, fajne. Niestety nie będę w stanie wam tego pokazać ani na moim magu, ani na tej postaci, bo 50 wiary, żebym na głowie stanął, to na tej postaci nie wyprodukuję. O właśnie, na setny ten jubileusz setnej godziny w Elden Ringu w prezencie sprawiłem sobie nową moderatorkę. Także teraz do grona moderatorów dołączyła Katarzyna, żeby żyło nam się lepiej. I teraz szukam wyjścia stąd, bo cholera jasna nie ma takiego. Chyba, że gdzieś tędy się wyskakuje tak po prostu na łeb, na szyję z tej krawędzi. A chyba tak, chyba stąd się zeskakuje. Tak też zróbmy. Dobra, przeżyłem. Jakoś się udało. Niestety na razie przeciwnicy, jak na złość oczywiście, nie przywracają fiolek. Okej, i teraz prawdopodobnie stąd muszę wskoczyć na ten korzeń,
ale nie będę na tyle ryzykował. Pierw spuluję sobie te mrówy. O, fajnie, że dorzucam. Okej. No patrz. No przecież dolatuje do ciebie. Czego udajesz, że nie? Co za kurde? No, widzę, że one nie mogą się poruszać w powietrzu. Niestety. Okej. O, patrzcie. Jedna albo się zbugowała i wpadła w ten pień, albo w pniu też jest ścieżka. W sensie, że pień jest tak jakby pusty w środku. Tak, przycięło coś na chwilę, nawet nie zauważyłem, powiem szczerze. Święty smar, czekajcie, czy pień faktycznie jest pusty w środku? Jak tam zajrzeć? Z tej strony nie wygląda na pusty. Dobra, i teraz pytanie, jak ja tutaj robiłem? Kurde, ta miejscówka na pewno nie będzie prosta do ogarnięcia. No, tą mrówę to ewidentnie słychać, nie? Niestety nie sięga do niej żadna z moich broni. Ale wiem, co ją tu sięgnie. Tak mi przykro. Dobra, no to co? Chyba trzeba wskoczyć na ten korzeń z tymi mrówami latającymi. One pewnie będą tutaj próbowały zrobić wszystko, żeby mnie zrzucić. Ale ja oczywiście spróbuję się nie dać. O, fajniutko. Pięknie. I co nam to dało? Okej, dało nam to tyle, że mogę teraz... Czekaj, kurde. No właśnie, cały czas nie mam tej mapy, więc przez to ja nie mam pojęcia, czy ja już jestem po tej stronie, co nie byłem? Czy jestem po tej stronie, co już byłem? Czekaj, to jest chyba ta strona, na której nie byłem. Okej, myśmy pojechali tamtędy do tej pieczary, jasne. To było tu. Tam widzę jeszcze przedmiot. Albo mi się wydaje. Nie, wydawało mi się. Teraz tu. Okej. Ale mnie zrobiło.
To wyglądało normalnie tak, jakby te korzenie były, wiecie, jeden pod drugim. A oni zrobili, że ten drugi jest pionowo w dół. No kurde, panie, chłopie. Kurde, no znęcają się. Jakiś totalnie inny rodzaj jakiejś substancji, która, jak widzicie, zabija naprawdę momentalnie. No jakie uparte, no. O, już kwas miał przyjść. Już czułem ten kwas na czole. Witam serdecznie, Krusnik, fajnie, że dołączyłeś. Nie wiem, co to jest za kwas, kurde, że tak łoi. Patrzcie, i tyle tutaj już biegamy i dalej nie znalazłem żadnego... żadnej mapy. O! Cholera. Dobra. Dalej bez mapy. Dobra, tutaj chciałem sobie cały ten klif zwiedzić. Podejrzewam, że pewnie jakby wejść w innym miejscu na ten korzeń, tylko nie wiem jeszcze którym, to pewnie da się... O, rozpuszczony grzyb. Pewnie da się wejść do środka tego pniaka. Kureczkę. A tutaj gdzie się dojeżdża? Aha, tu jest ta zblokowana mrówka w środku. Czyli tutaj już byliśmy. Ok. Mamy jasność. Lecimy dalej. Tutaj nic. Nie! O kurde, już myślałem, że będzie... Nie, ojejku! Ilu ich jest? Oho, już leci deszcz kwasu. O, już ich jest... Już ich jest trzy. Dobra. Tutaj można wjechać. Zauważyłem też, że te mrówy potrafią, te bez skrzydeł, wyjść spod ziemi.
i w sumie pojawić się znikąd. Ale lokacja, kurde. Korzenie, poplątanie z pomieszaniem. Nie mogę tutaj żadnego punktu odniesienia sobie znaleźć. Tak, żeby to jakoś sensownie eksplorować. Kawałek po kawałku. No i ta mapa, brakuje mi tej mapy. Nie wiem, czy tu się wybiega? Nie, nie wybiega się, nie ma sensu. Dobra, lecimy dalej. Tutaj też pomieszanie, poplątanie korzeni. O. Nie mam pojęcia, co to. A, to te bazyliszki. Zaleta jest taka, że na nich już krwawienie wchodzi, więc więc ładnie obrywają. Ale też w sumie pojawiają się znikąd, zobaczcie. Wylazły gdzieś spod ziemi, albo nie wiem, gdzieś spadły skądś. A, tutaj, patrzcie. Siedzą w tych wodospadach, nie? Nie grałem w DLC do Valhalla, nie posiadam. No. Masakra. O ile ich tu jest! Kurde, zaraz mi nabiją ten status śmierci. Wyjeżdżam stamtąd. Ten czarny pasek, który mi się nabija, to jest klątwa, słuchajcie. I ona powoduje instant śmierć. Ilu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tylko tutaj. Tu leży kamień. 9 tylko tutaj, a jeszcze tu był. 10, 11. Jeszcze ktoś? 12. Ha. Dobra. Ok. Ta miejscówka jest okropna. Jest po prostu okropna. Siemano Bamobilon, witam serdecznie. Tak, ta umiejętność działa jak złoto, to prawda. W takich sytuacjach świetnie jest. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj zakończę ten odcinek, bo podejrzewam, że ta lokacja jest dużo bardziej rozbudowana. Jeżeli okaże się, że nie, to po prostu skleję dwa odcinki do kupy, natomiast jeżeli będzie długa, to podzielę tą lokację na dwie. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie.